Cześć kochani, witajcie już w nowym roku dla Was, bo dla nas to już ostatni dzień tak naprawdę starego roku, a dla Was już vlogasek wchodzi w nowym roku, więc witajcie w 2022 roku. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich fajny rok i witam Was zakupami. Zakupami, niewielkimi zakupami z Dino. Pokażę Wam jeszcze, co przyszło mi z jednego sklepu z suplementami. I pokażę Wam dresik Maxia, który po prostu wywołał furorę i aż łzy, gdy chciałam go zwrócić, ale to za chwilę. Szybciutko pokażę Wam, co tu kupiłam fajnego. Kupiłam takie jogurty kremowe z malinami i granolą ze składem, powiedzmy, mocno średnim, ale jakoś tak zachciało mi się właśnie jogurtu z granolą. Razy dwa oczywiście. Co tu jeszcze kupiłam? Będzie pizza, więc kupiłam pomidorki, akurat tu są pomidorki daktylowe. Oczywiście rucola, jeżeli pizza, bo taką najbardziej pizzę właśnie lubię. I do tego jeszcze gdzieś była i jest szynka. Szynka prosciutto crudo, bardzo dobra, ja taką pizzę lubię najbardziej. Pringlesy. Chipsy z złym składem, ale dobre, naprawdę dobre. Dwa razy, jak tu widzicie, lejsy strongi. Pomarańcze mamy kaki, mamy włoszczyznę, mamy coś, co nie wiem, dlaczego w ogóle kupiłam, ale jakoś tak przechodziłam, zachciało mi się. Takie, wiecie, 7 Day Siki Mini, dajcie znać, czy lubicie. Ja jakoś tak nie bardzo, ale nie wiem, zachciało mi się. Banana Maxiowi, główkę czosnku i coś, co bardzo lubię, już pokazuję Wam tak naprawdę w foodholach od lat. Tak jak mój kanał jest, tak te foodhole najczęściej zawierały właśnie ten ser lub ser z Biedronki Gouda Światowit, ale ten właśnie w Dino zawsze mam pod ręką. Bardzo dobry, bez laktozy. Także no świetny, świetny ser, bardzo dobry w smaku przede wszystkim, co najważniejsze. Do tego jeszcze trzy bułeczki. I oczywiście, słuchajcie, mówię Wam, że to jest dzisiaj dzień świętowania, więc piccolo o smaku brzoskwiniowym. Nie wiem, Jacek, jak ty piccolo najbardziej lubisz? No chyba brzoskwiniowe. Więc brzoskwiniowe będzie w kieliszku wyglądać, wiecie, jak takie prawdziwe, nie? Więc coś takiego i zachciało mi się piwa na miodzie. Już go nie piłam chyba z rok, nie wiem, ale naprawdę pyszne jest piwo na miodzie gryczanym właśnie tej marki Manufaktura piwa. Przepyszne, już od lat mi znane i bardzo naprawdę smaczne. A co kupiłam tak poza tym? Przyszło mi dzisiaj, właśnie zamówiłam sobie Jackowi ze sklepu jakiegoś takiego ala medycznego, coś takiego. I zamówiłam z Ostrowity dwa razy takie duże dwa słoiczki. Zobaczcie, kwasów omega 369. Tu mamy aż 180 tabletek. To są takie kapsułki dosyć duże. Zalecana jest jedna dziennie i właśnie takie kapsułki będziemy teraz brać. Muszę coś po prostu oprócz tej biotyny, oprócz tego magnezu i witaminy D3 jeszcze zaaplikować na te moje włosy, na to wszystko, bo się rozlecimy. A w tym roku 30 na karku, cholercia, więc takie kwasy. Na serio, trzeba zadbać o siebie, stary, nie? Nie? Nie będziesz dbał o siebie? No to przykro mi. A teraz Wam pokażę dresik z Zary, który wywołał łzy i radości i smutku oraz przepiękną bluzę z H&M. Otóż kochani, oto ten dres, który wywołał łzy radości i smutku. Zamówiony w Zarze. Tu macie, nie wiem, czy to się Wam sfokusuje, numer, rozmiar 104. Bluza, taka dosyć mocno oversize, jak widzicie w choinki. Myślałam, że jest bardziej taki, jakby to powiedzieć, ekri, a jest taki jakiś kaki, nie wiem, oliwkowy. I stwierdziłam, że może oddamy, zamówimy inny, ale Maksio, szeptasz, który to mi tutaj szepta coś do taty, szepcze do taty, powiedział, że absolutnie kocha ten dres. Maksiu, oddajemy? Nie. A podoba Ci się ten dresik? Tak? Zostawiamy? Nie. Nie oddajemy, tak? Zostawiamy? Tak, kiwa mi, że tak. Siedział biedny, ubrany w ten dres, jak przymierzył i powiedział, że kocha go bardzo i nie odda go panu, a pan jest ble.
taka była gadka na temat tego dresu. Więc no, nie ma wyjścia, Maksiu. Dres zostaje. Nie. Nie? No co ty? Maksiu już jest zawirowany. A teraz wam pokażę bluzę z H&M, którą kupiłam sobie na promocji. Co ci zginęło? Słuchajcie, kierownica zginęła. Taka bluza... wstrząsłam wami. Oversize z kapturem. Męska bluza. Ja sobie wzięłam rozmiar oczywiście mniejszy, ze względu na to, że to jest męska bluza. W kolorze takiego landrynkowego różu, przepięknego. Bardzo fajna, ciepła. Przeceniona z 100 zł na 60, coś takiego. No mega mi się podoba. To jest taka, wiecie, kangurka. No śliczna jest i bardzo miła i przyjemna. Na pewno mnie w niej zobaczycie, to ocenicie wtedy na mnie. A teraz, kochani, ja już się z wami żegnam i odzywam się do was jakoś... Pewnie jutro, bo teraz już jest wieczór, więc słuchajcie, bierzemy się za szykowanie i tak dalej, więc do usłyszenia jutro. Hejka, kochani, witam was w nowym roku. Pierwszą część, którą widzieliście, była jeszcze w starym roku, w dzień przed albo w Sylwestra, nie pamiętam już. A teraz jesteśmy już 3 stycznia, dzisiaj jest poniedziałek, słuchajcie, wróciliśmy właśnie z zakupów. Oczywiście piszcie mi, bo żebym nie zapomniała. Chcę się dowiedzieć, jak tam spędziliście Sylwestra, jak zaczęliście nowy rok. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie on po prostu lepszy, że będziemy jakoś płynąć przez ten rok zdrowi, wszyscy razem i będzie dobrze. Chciałam wam pokazać, co kupiłam w Biedronce, bo dzisiaj, jak ta prawilna Grażyna, wybrałam się również, to znaczy nie celowo do Biedronki, po prostu przy okazji później, wieczorem, można powiedzieć już, bo jest już prawie w pół do 7:19, więc wieczorem wręcz do Biedronki. Zobaczcie, co tam jeszcze zostało dla mnie, Grażyny. Z promocji minus 70% na różne artykuły, tam były dziecięce, zabawki, ubrania, coś tam, coś tam. I powiem wam, co ja darowałam dla mojego dziecka. Dwa razy kupiłam coś takiego. To jest taka laweta, Laura, nie wiem jak to się nazywa. Laweta, Mercedes-Benz, Actros z autem. I to jest marki Burago, czyli taki klasyk, klasyk naprawdę. Mój mąż nawet jeszcze ze swojego dzieciństwa zachował jeden samochodzik i dał Maxowi, czyli to jest naprawdę stara sprawa. Burago. Tak jak mówię, laweta z jednym autkiem razy dwa. Jedna, słuchajcie, taka zabawka kosztowała 130 zł, 129,90, więc masakra. A za dwie zapłaciliśmy 70 tam złotych, więc super, super się opłacało. Ta idzie na prezent, jedna już jest w zabawie. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam, nie wiem co to jest w ogóle, Playmobil, czy to jest jakaś odłam Lego czy czego, ale to są też chyba jakieś klocki. I kupiłam takie trzy pudełeczka kilkuelementowe właśnie tych figurek. Tutaj mamy jakieś akurat, nie wiem, widzicie, no jakieś zoo, nie wiem co to jest, jakaś no, coś tam. Tu mamy jakieś miecze, zobaczcie. Rycerzy. W każdym razie na pewno wiecie, o co chodzi, lepiej niż ja. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie, na razie jestem na etapie Lego Duplo. Cieszę się, że je poznaję, bardzo fajna sprawa, tak nawiasem mówiąc. Więc takie coś kosztowało 1,33 zł i za 3 zapłaciłam 28 za wszystko. Za 3 te opakowania, więc w ogóle to jest hit. Wyprzedaże w Biedronce są wspaniałe, fantastyczne. Kupiłam jeszcze mojemu dziecku coś takiego. Słuchajcie, nie dacie wiary, ile to kosztowało. To jest coś takiego, taka pierdoła na rękę, tylko że, wiecie, marki disneyowskiej. Bo wiecie, że Max jest fanem Spidermana. Wiecie, to dobrze wiecie. I on sobie chodzi, wiecie, i robi sobie takie pół. I ta maszynka robi pół pajączynką, więc tyle. Tyle jej funkcji. 130 zł pokazywało mi na czytniku, 99 na paragonie. Tragedia! Jak to w ogóle mogło kosztować 130 zł? Kto za to zapłacił? 130 zł. Zapłaciliście za to 130 zł? Piszcie mi w komentarzu. To jest tragedia. 30 coś tam złotych za to, to i tak jest dużo. No ale Maxo ma już jakby funkcję tego znalazł inną, bo im dość, że to jest pajączynka, to jeszcze to jest jakiś tam telefon i on sobie tak, wiecie, chodzi. Tak, tak, proszę, okej, okay. Pu. I więc ma zabawę rozszerzoną, więc dobrze, że się cieszy dziecko, podoba mu się, także takie coś. I do tego było, bo trzeba było wziąć dwie rzeczy przynajmniej,
żeby ta promocja minus 70 się liczyła. Taki bardzo fajny plecak, jeszcze był w ogóle zafoliowany, gruby, porządny, z taką w ogóle galaktyką, tutaj kosmosem. I on wyszedł jakoś 12 zł, naprawdę bardzo tanio. Gruby, z odblaskami i ciężki, naprawdę solidny, ciężki, no wiecie, taki w sensie solidny, porządny plecak. Więc taki zestaw mu kupiłam. Za wszystkie zabawki, które naprawdę, których wartość była wyjściowo bardzo, bardzo wysoka, zapłaciłam coś około 130 zł. Coś takiego, więc super, bardzo się cieszę. Tu może 140, okej. Okay. Byłam jeszcze w Dealsie. W ogóle jakby w najbliższym moim otoczeniu nie ma Dealsa, ale byłam w takim miasteczku troszeczkę dalej, gdzie jest, i kupiłam coś takiego. Takie ciastka, które kiedyś były, takie amerykańskie ciastka były w Biedronce. Bardzo, bardzo dobre i myślę, że też będą dobre. Z takim masłem jakby orzechowym w czekoladzie, więc myślę, że będzie pyszka. I coś takiego, co jest naprawdę pycha, bo już jedno zażarłam w samochodzie. Takie ciasteczka, biszkopciki, dosyć wilgotne, z kremem czekoladowym, oblane czekoladą. I to są takie jakby, no, takie same, można powiedzieć, tylko że kakaowe z kokosem. I powiem Wam, że każdy jest oddzielnie zapakowany, widzicie tutaj. Jest naprawdę dobre. I za dwa takie wielkie opakowania zapłaciliśmy 12 zł. I myślę, że w ogóle to jest fajna opcja, jak się robi prezenty, paczki dla dzieci. Mam nadzieję, że Wam tutaj za bardzo nie trzęsie, przepraszam, jeżeli tak. Jak się robi paczki dla dzieci i po prostu, wiecie, można porozdzielać to fajnie. Także ja myślę, będę mieć to, jak ktoś przyjedzie, to rozdaję dzieciom. Bardzo super sprawa. I to jest w Dealsie fajne. Nie byłam pierwszy raz w Dealsie, bo już kiedyś tam byliśmy, ale nie widziałam tego wtedy, a to jest naprawdę fajna opcja. Jeszcze w Biedronce nie dodałam Wam, ale to jest świeży vlog, wiecie, bo no kurczę, tak mi jakoś obraz skacze, mam nadzieję, że nie będzie tego widać. Bo dzisiaj jest poniedziałek, więc zobaczycie go jutro. Jutro go nie nagrywam, tylko go wstawię już, zaraz sobie zrenderuję i tak dalej, bo jutro idziemy na 30 naszej Żany. Więc pokażę Wam, co jest w Biedronce, świeża sprawa, idźcie i kupujcie. Pralinki Lindor w bardzo dobrej cenie, o połowę przecenione. Myślę, że to jest świetna opcja w ogóle na Dzień Babci, Dzień Dziadka. Ja widzicie, zapas już zrobiłam, lećcie kupować, bo są przepyszne, pięknie, ekskluzywnie się prezentują. I jest taka dosyć spora gramatura, większa niż te małe takie, chyba 80 gram czy 100 gram za 14 zł one kosztują normalnie, więc tragedia, a te kosztują połowę taniej, czyli chyba 7 zł, ale bardzo fajnie i są przepyszne, przepyszne i no czekolada Lindt, każdy wie co to jest, więc takie rzeczy. I teraz Wam pokażę jeszcze, co kupiłam, co przyszło Maxowi z Zary, tak się wyginam przed Wami, wybaczcie, ale przyszły mu takie 2-3 paki bluzeczek, takich cienkich koszuleczek, bluzeczek z długimi rękawkami. Tutaj bardziej niebieskie, tutaj bardziej beżowe. Na górze są. I one są z tej jakby linii premium. I z nich jak chcesz, na górze są. I z tej linii premium. Z 60 zł na 30, bardzo fajna bawełna, więc Wam serdecznie polecam. Nie wiem, jakie są z tej drugiej linii, bo jeszcze taka jest, że kosztują 46 zł za 3 sztuki, a te kosztują 50 normalnie, ale były tak naprawdę przecenione na połowę, więc super się opłaca. Piszcie, czy macie, czy używacie. I takie, o, spodenki jeszcze jedne, ale spadły mi już, pozwolicie, że nie będę Wam pokazywać. I takie dwupaki, bo to jest najfajniejsze chyba, dwupaki leggingsów. Bardzo przyjemne, trochę grubsze, grubsze niż te w H&M-ie na pewno o 5 razy, o 5 razy, serio. Bardzo fajne, grube, porządne. Idę zaraz. Aga przyszła, bo ja muszę iść na zabieg, wiecie, jestem stara, już 30 lat w tym roku mam i muszę iść na zabieg, bo mnie plery bolą. Już, no przywitaj się. Cześć kochani, zabieram Kingę na masaż i na igiełki. A ty wiesz, że to jest pierwszy vlog w nowym roku? Pozdrawiamy wszystkich. Witajcie w nowym roku jeszcze raz na moim kanale. Ja już spodowuję. Pokazałam Wam wszystko. Pokazałam Wam wszystko. Bo dodam tylko jeszcze, że jakbyście się pytali, co tam można fajnego kupić na 30 dla naprawdę osoby, którą się bardzo dobrze zna, a ja Wam powiem, że to, co teraz pokażę, nie pokażę, ale co teraz powiem, to jest uniwersalny pomysł nie tylko dla osoby, którą się bardzo dobrze zna, ale również dla osoby, której się bardzo dobrze nie zna, bo coś słodkiego, coś alkoholowego, jakaś kawka, jakiś fajny dodatek i na przykład koperta z dowolną kwotą, to jest, czy z bonem jakimś, jeżeli wiecie, że ktoś bardzo lubi jakiś sklep, to jest bardzo dobry pomysł na prezent, więc ja poszłam w to.
razem z Jackiem. Także jutro idziemy na imprezkę, będziemy się chwilę bawić. Zostawiamy Maksia babcią i będą się tutaj z nim bawić. Mam nadzieję, że nie da im popalić. No, wszystko Wam powiedziałam, wszystko Wam pokazałam. Nowego roku, dobrego, przynajmniej nie gorszego niż teraz życzyłam. Nawet Aga się wkradła i gdzieś tam po cichu. Także tak, tego vloga już kończę. Żegnam się z Wami teraz ja. Mam nadziei na dobry rok. Naprawdę. Żeby po prostu nie był gorszy, to będzie wspaniale. I co? No cieszę się. Jest nowy rok nagrywania. Zaczęłam już pierwszego vloga. Jedziemy z tym koksem. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w następnym vlogu. Myślę, że to będzie vlog... Zobaczymy, czy to będzie vlog już w Trzech Króli. Jakoś tam postaram się Wam opowiedzieć, jak to będzie wyglądało w tym roku. Czy coś się zmieni, czy nie. Chyba tak. Chyba tak. Więc... Trzymajcie się, pa. Ja idę się leczyć. No, pa.